Na ten dzień wielu studentów czeka przez cały rok akademicki i właśnie dziś klucze dobra miasta Rybnika z rąk prezydenta otrzymali studenci, a to oznacza, że w mieście wystartowały juwenalia. Studenckie święto rozpoczęło się tradycyjnym korowodem. Oczywiście zaczynamy korowodem studenckim, który udaje się do Urzędu Miasta, do Pana Prezydenta po odbiór kluczy. Następnie, kiedy studenci już przejmą władzę nad miastem, udajemy się na rynek, gdzie odbędą się różne atrakcje przygotowane przez organizatorki. Jest nas niewiele, to przypuszczalnie ze względu na warunki atmosferyczne, bo pogoda nam, jak widać, nie dopisuje. Niby nie pada, ale jest zimno, no i liczymy na to, że będzie lepiej. Na płycie rynku mamy przygotowane kilka atrakcji, więc tam też zapraszamy oczywiście studentów do udziału w tym wszystkim. Juwenalia powinny w pewnym sensie wpisać się w miasto. Jak się wpisują w miasto, to oznacza, że mieszkańcy, którzy też mają okazję śledzić działania studentów na terenie miasta przez cały rok, no, w sposób szczególny ich zauważają właśnie w okresie juwenaliów. No, ja życzę wszystkim mieszkańcom, a przede wszystkim studentów po prostu dobrej zabawy, dobrego czasu. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.